Sam Sperate to miasto położone w południowej Sardynii, około 20 km od Cagliari. Słynie przede wszystkim z murali, które zdobią różnorodne budynki, oraz z brzmiących kamieni stworzonych przez Puccio Scioli, zmarłego kilka lat temu wielkiego artystę. Obecnie w San Sperate znajduje się co najmniej 400 murali. W mieście każdego roku od 61 lat odbywa się najlepszy we Włoszech brzoskwiniowy festiwal. Miasto i okolica jest największym producentem brzoskwin na Sardynii. Festiwal brzoskwin w San Sperate to bardzo ważne wydarzenie, które promuje to piękne miasto. Z okazji święta w różnych częściach miasta rozstawiane są stoiska, na których wszystkich odwiedzających częstuje się brzoskwiniami. Organizowane są także wystawy rzeźby, malarstwa i rzemiosła lokalnego. Domy, przekształcone w muzea chłopskie z ekspozycją starożytnych narzędzi i przedmiotów używanych w życiu codziennym, pozostają otwarte dla zwiedzających. Organizowane są również zawody sportowe. Przez cały czas trwania festiwalu odbywają się koncerty, występy muzyczne, teatralne, różnorodne pokazy, a zabawa trwa do późnych godzin nocnych przez kolejne 3 dni. Zobaczcie Państwo kilka migawek z obchodów tego święta.
Udział w tym fantastycznym brzoskwiniowym festiwalu na długo pozostanie w mojej pamięci. Wokół mnie widziałam uśmiechniętych, szczęśliwych ludzi, którzy są dumni ze swojego dziedzictwa. Zobaczyłam, jak doskonale potrafią się bawić, jednocześnie szanując wieloletnie tradycje. Ogromne brawa i podziękowania dla organizatorów, twórców i uczestników tego wspaniałego wydarzenia. Było nam niezmiernie miło gościć na 61. Festiwalu Brzoskwiń w Sansperate. Dziękujemy za obejrzenie relacji. Jeśli film się spodobał, zostawcie komentarz i lajka. Do zobaczenia gdzieś tam na szlaku.